Był tam Altidor. Dobra. Piłka teraz, nie ma pozycji spalonej. Janczyk! Janczyki! 1-0, piąta minuta. No proszę Państwa, fantastyczny początek biało-czerwonych. Fantastyczne rozegranie, właśnie przechwyt w środku pola. Dobre zejście, dobra gra bez piłki Dawida Janczyka. Podanie w tempo, nie było spalonego. Fantastyczne wyjście. Świetnie, Tomasz Cywka zagrywał tę piłkę. Fantastycznie zrobił to napastnik warszawskiej Legii. No, możemy się cieszyć już od piątej minuty. Zobaczmy jeszcze raz z tego ujęcia kamery. Piłka obok nogi Chrisa Sajca. Pokonany już na tych mistrzostwach po raz drugi. Piłkarz, który trafił do kadry Sandecji Nowy Sącz. Mówił Michał Globisz o tym, że chciałby, żeby ten piłkarz wrócił do formy, którą prezentował wcześniej, przed mundialem. Trzeba potrwać do przerwy w tym korzystnym rezultatem, bo ten rezultat daje nam awans. Dawid Janczyk! Coś fantastycznego! Kapitalna sprawa! Gol do szatni! Dawid Janczyk zdobywa bramkę dla reprezentacji Polski! No wielka radość w polskim obozie, wielka radość na trybunach! Drugi gol Dawida Janczyka w tych Mistrzostwach Świata do lat 20. Zaraz zobaczymy na spokojnie, jak do tego doszło. Zobaczmy, jak ważny jest pressing, odzyskanie piłki. Świetnie. Poszedł na dwóch rywali. Dawid Janczyk założył piłkarską siatkę Jin Hyunowi Kimowi. I prowadzimy 1-0. Tylko o minutę przedłużona pierwsza połowa spotkania. 1-0 dla reprezentacji Polski. Teraz trzeba zachować koncentrację. Pamiętamy ten kasus z meczu ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy po golu Janczyka prowadziliśmy również 1-0. Tylko tamten gol był zdobyty w piątej minucie. Dawid Janczyk już dwa gole w turnieju. To wszystko nieważne. Ważne jest to, że prowadzimy z Koreą. Brawo, Bartosz Białkowski. Spokojna Inter